I łatwo nie było. Szwedzi do przerwy przeważali, mieli więcej z gry i po pierwszej połowie stan dwumeczu był remisowy. Bramkę dla gospodarzy zdobył Jasper Blomqvist. Awans do rozgrywek grupowych Ligi Mistrzów niebezpiecznie się oddalił. Legioniści jednak nie rezygnowali. Leszek już próbował kilkakrotnie zaskoczyć szwedzkiego bramkarza. Udało mu się dopiero w 74 minucie. Szwedzi chyba nie docenili warszawskiego piłkarza. Mimo że był najniższy na boisku, właśnie on zdobył bramkę głową. Strzał był znakomity, no a bramkarz nie miał nic do zrobienia poza wyjęciem piłki z siatki. Radość była ogromna. Do końca spotkania pozostało tylko 15 minut, a Legia była już w Lidze Mistrzów. Ale to nie wszystko. Gdy sędzia Elleray z Anglii spoglądał na zegarek, Jacek Bednarz pogrążył Szwedów do końca. Było 2-1, nikt nie mógł już mówić o tym, że Legia nie zasłużyła sobie na miejsce wśród najlepszych drużyn.